Siemaneczko, w 12 części Let's Play, oczywiście Prey. Ostatnio stwierdziłem, że zrobimy cel poboczny, znalezienie członka załogi. W hangarze jest, tak? Jak to się nazywa? Hangar wahadłowców, dobra. Mieliśmy tu wielkiego urwiela drona do rozpieprzenia. Czy tam droida. Kurwa, weź mnie, nie stresuj. Hakowanie to też przydatna sprawa, pamiętajcie. Dobra. Uwaga! Krytycznie niski poziom tlenu. Należy natychmiast znaleźć maskę tlenową. Czy to jest dla mnie komunikat? Czy taki ogólny panujący tutaj w tym pomieszczeniu? Mam nadzieję, że taki ogólny. Dobra. Tu się nie dostanę. A czy tutaj coś jest? O, coś tutaj jest. Zawsze się coś przyda tutaj. No proszę bardzo. Nie, tutaj już nic nie będzie. Dobra. Mamy jakieś łazieneczki. Okej, no to oczywiście standardowo sprawdzę. Uwaga! Kombinezon uszkodzony. Bujaj się. Dziękuję bardzo. Już nie będę na ciebie tracił amunicji. Tak, nie mam jej za dużo. Co to było? Naboje. O, naboje to jest akurat świetna sprawa. Dobra. Myślałem, że się mogę napić, ale dobra. Uwaga! Krytycznie niski poziom tlenu. Należy natychmiast znaleźć maskę tlenową. Chyba mnie to nie dotyczy, mam przynajmniej taką nadzieję. A i no i co, dowiedzieliśmy się, że przemytnicy byli na Talosie, nie? I tam możemy skrzyneczek i tak dalej szukać. Potrójnym uderzeniem się otwierają, coś tam. Coś tam było. Nic, absolutnie nic nie ma w tych kibelkach. Nawet papier. Nie, mogę wziąć papier. Nie, mogę rzucić. Dobra. O Jezu, jeszcze. Czy my tutaj po niego nie przyszliśmy? Pod tego właśnie, gdzieś jest tam na dole. Dobra. Może się tam do niego zaraz przybijemy. Nie, tu nic nie ma. Nie, no naprawdę tu nic nie będzie. Tylko ciemnica jedna wielka. Nie, otwórz to śmiało. Co tutaj złego może się stać, nie? Możemy spuścić sobie wodę. Uwaga, awaria systemu dostarczania powietrza. Proszę opuścić teren do czasu dokonania napraw przez inżyniera lub operatora. Dobra. Łazienki mamy sprawdzone, tu się nie możemy dostać niestety. No szkoda, tam mogły w ochronie zawsze są fajne rzeczy. Skanuję cel, nie wykryto materiału obcych. No nic. Okej, ten hangar jest większy niż myślałem. W sumie, czego ja się spodziewałem po hangarze, nie? To jest oczywiste, że to musi być duże. Zastanawiam się, czy jakieś wieżyczki z sobą nie wziąć. I nie ustawić jej gdzieś. Przydałoby się zasilanie tutaj. Możemy zjeść w sumie nawet to. Dobra, tu nic nie będziemy nieść. Tutaj też nic nie zrobimy z tym. Śmieci. Uwaga! Krytycznie niski poziom tlenu. Należy natychmiast znaleźć maskę tlenową. Dobra, tu było to zablokowane przejście, ale nie mogę go odstawić, bo nie mam tyle siły. Trudno. Oczywiście, że tak. Trochę tej amunicji chyba znowu mamy, nie? Dobra.
możemy zejść na dół. I tam na dole jest ten gościu. Teoretycznie. A praktycznie to się okaże, co tam na dole jest. Z wieżyczką jest ten problem, że nie mogę z nią biegać, więc tak... To nie jest też takie idealne rozwiązanie. Chociaż no nie powiem, to jest fajna siła ognia. Nic tutaj nie ma do zgarnięcia kompletnie? No kompletnie. Co jest? Halo? Czy ktoś? Jestem w kapsule z Emanuelą de Silvą. Utknęliśmy w korytarzu startowym. Włas na zewnątrz powinien wylecieć wraz z uruchomieniem sekwencji startu kapsuły. Ale zasuwy musiały nie zadziałać. Pomożesz nam? Musisz wyjść i wyrwać włas od zewnątrz. Wiem, że proszę o wiele, ale... Nie wiem, co mogę zrobić. Chyba, że siedzieć tu i umrzeć z głodu. Za panelem znajdziesz przełącznik, dzięki któremu można wymusić wystrzał. Ale nie wciskaj go, zanim nie pozbędziesz się zewnętrznego włazu. Rozwaliłoby nas na kawałki. Widzę, że mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Próba ucieczki. Z hangaru. A jak mam to opisane? W sensie... szajka przemytników, próba ucieczki. Zniszcz od zewnątrz włas kapsuły. Pokaż na mapie. No właśnie, kurwa, to by było... No, jakieś gówno... Aha, tam jest gówno. Sekcja kapsuł ratowniczych, dobra. Dobra. Gnoju. Oczywiście, że musiał mnie trafić. Awaria systemu dostarczania powietrza. Proszę opuścić teren do czasu dokonania napraw przez inżyniera lub operatora. Zwiększyć wytrzymałość, bo to jest straszna lipa. O, przesłuchamy sobie pewnie. Leje, słyszałaś to? Tak, słyszałam. Przyślij operatora. To właśnie robię, Nils. Nie odpowiada, żaden. Cholera. To te istoty? Odcięły dopływ powietrza? Nie wiem. Ale to bez znaczenia, nie? W końcu powinno nam go wystarczyć na długie godziny. Nie, Nils. System działa w drugą stronę. Wysysa tlen z powietrza. Mamy 10 minut. Nie więcej. Co? Ale... Dobra. Uda mi się może sprowokować je i rozpieprzyć. Dobra, do zawału dostanę. Fajnie, dobra, zabetonowany. Dobra, nawet udało się bez jakichś strat własnych to zrobić. Okej, okay, ogólnie sprawa jest bardziej skomplikowana niż myślałem. Fran, stary, jesteś tam? Co jest nie tak z tymi kapsułami? No, nie wiem. Co to znaczy nie wiem? Ty się tym zajmujesz, do cholery. Sprawdziłeś je, prawda? Tak. To czemu włączenie procedury startu gówno daje? Nie wiem, Drew. Przykro mi. A co z twoją kapsułą? Otwieraj. Ja... nie mogę. O czym ty gadasz? Zasuwy nie zadziałały. Utknęliśmy w korytarzu startowym. Sukinsynu, na nikogo nie czekałeś. Mam nadzieję, że zdechniesz tam z głodu. No, istnieje takie ryzyko. Procedura startowa upewni się... Nie no, nie ewakuujemy się, bo tu nie działa ten system tak jak powinien, ale... Zacznij procedurę startową. Ale co się stanie, jak ten przycisk sobie... Naciśniemy. Nic się nie dzieje. Już, no właśnie, i tu jest ten problem. Już gdzieś po... Gdzie ja mam szukać tego przeciwnika? A, tu możemy... A, już wiem, gdzie mam go szukać. Dobra. Uwaga, krytycznie niski poziom tlenu. Należy natychmiast znaleźć maskę tlenową. Mhm. Dobra, ale tutaj nic więcej nie ma. Nie chcemy z tego korzystać. Dziękujemy.
naboje do strzelby. Gdzie jest strzelba? Mam wrażenie, że ochrona pewnie ma strzelba, coś w tym, albo coś w tym stylu. Dobra, tu jest ta sama zasada. Dobra. Nie ma tu żadnych fanciorków? Nie. Pytanie, czy chcemy ich wypuścić? Czy to nie oznacza, że skażenie się jakoś przedostanie, jeśli ich puścimy w siną dal? Nie wiem. W każdym bądź razie oni, jeśli dobrze rozumiem, siedzą tam. I trzeba by to od zewnątrz otworzyć, kurczaczki, próba ucieczki, no. Zniszcz od zewnątrz włas kapsuły ratunkowej z hangaru, na zewnątrz Talosa 1. Dobra. No, tutaj to mi nic nie dało. Mhm. Też bym musiał się tam udać, tylko pewnie ciekawe, gdzie jego ciało się podziało, ale no dobra. Uwaga! Krytycznie niski poziom tlenu. Należy natychmiast znaleźć maskę tlenową. Co to jest? Co nam to daje? Kapsuła numer 2, awaria. Dobra, zapasowy system startowy. Nie, nie, nie. Chociaż jestem ciekawy, co się stanie, jak wykonamy ten start. Sprawdźmy to. Czekaj, co ty robisz? A, psiak, dobra, dobra, słuchaj! Nie wiem, co sobie myślisz, ale to nie jest tak, jak się wydaje. Jest dokładnie tak, jak się wydaje. Frank jest sukinsynem. Ale proszę, nie każ mnie za niego. Chcę tylko wrócić do domu. Proszę, Morgan. Aha. Dobra. To sobie wczytamy. Bo nie chcemy. Okej, czyli tu mamy ogarnięte tą miejscówkę. Wiemy, gdzie ich szukać. I tak dalej, no ale spieprzamy stąd. Tutaj nic więcej nie ma. Musimy się udać na zewnątrz. Jak coś chcemy dalej zadziałać. Awaria systemu dostarczania powietrza. Proszę opuścić teren do czasu dokonania napraw przez inżyniera lub operatora. Nie widzę poważnych zagrożeń. Jakichś dużych przeciwników, ale tam gdzieś na pewno są te małe popierdółki. Zeskoczyłbym tam. Nie wiem, czemu poprzedni skok taki był masakryczny. Ten się nawet udał. Mamy wybuchowe ten. Tu możemy zejść na dół. Kurwa, tam się coś nieciekawego działo. Dobra, niech te płomienie mnie nie stresują. Okej. Jak tu pociśniemy na górę? Może tędy jakoś dostaniemy się do ochrony. Dzień dobry. Tu możemy sobie... Uwaga! Krytycznie niski poziom tlenu. Dobra. Należy natychmiast znaleźć maskę tlenową. Kurwa, tutaj też jest problem. Nie zdziałamy tutaj, no nie przebijemy się do tej ochrony. Windy nie działają oczywiście. A czy można było... Nie, to chyba nie działa, że możemy się wspinać. Nie, nie, nie. Tak dobrze to nie ma. Dobra, jesteśmy tutaj. To się rozejrzyjmy tutaj. Co my tutaj mamy? Jak bardzo mamy przekichane. W tym skafandrze się tak trochę czuję, jakbym był ograniczany przez coś, nie? O Jezus.
to jest? Błąd. Oczywiście hakowanie. Nie mamy jakichś neuromodów, nie? No, żadnych nie mamy. Kompletnie nic nie mamy, panie. Uwaga! Awaria systemu dostarczania powietrza. Proszę opuścić teren do czasu dokonania napraw przez inżyniera lub operatora. Dobra. A, tu nie ma nic, co byśmy mogli porobić. Tu możemy zejść znowu na dół. Dobra. Tu możemy sobie zrobić porządek z ekwipunkiem. Co mamy tu? Możemy sobie otworzyć przejście. Spoko. Tu możemy śmieci pozbierać. Tu są windy niedziałające. Dobra, może ekwipunek wyczyścimy? Dobra. Dzień dziecka. Troszeczkę tego było. Mieliśmy kilka egzemplarzy w tej samej broni, także nam się nazbierało. Dobra, wyłączmy tą latarkę. Kolejne śmieci. Jakbyśmy chcieli to odblokować tutaj. Śluza odblokowana. I wyjść na zewnątrz, żeby odblokować tamtym zjebą, nie? To by nie było głupie. Pytanie tylko, czy to jest rozsądny pomysł. Co o tym myślicie? Nie wiem sam. Moduł do recyklingu. Mamy windkę, zasobnik z operatorami. No spróbujemy. Spróbujemy, dajmy szansę. Zobaczymy. Ostatnio jak wyszliśmy na zewnątrz, to w sumie było spoko. Nic się złego nie stało. Wykryto mikrograwitację. Dobra. Morgan, zastanawiałam się, czy nie gryzie cię to, że zaplanowałaś własną śmierć. To na pewno trudne do zaakceptowania. Jeśli mogę ci coś doradzić, spróbuj nie myśleć o końcu. Skup się na tym, co przed tobą. Krok po kroku. Dobra. Jeśli potrzebujesz pomocy, jestem tu. Tak, tak, tak. Już to słyszałem raz. Tu lata ten duży skurwiel. A tutaj. Oddalamy się od niego. Ciężko go w normalnym terenie pokonać, a tutaj to będzie jedna wielka masakra, więc ja nie chcę z nim się konfrontować. Zresztą nie muszę. Mogę zrobić to po cichu. Dobra, ludzkie zwłoki tam są, spoko. Mam nadzieję, że tu nie płynie to gówno. Dobra, co ja mogę z tym włazem zrobić? Czy ja jestem w stanie coś z nim zrobić? Aha, na tej zasadzie, dobra. Bałem się, że nic nie będę mógł z tym zrobić. Chodzi już o tą drugą dziewczynę. Może nie o tego dupka, ale o tą dziewczynę, żeby ich uwolnić. Przecież, mówię, mam dylemat. Dobra. To zostało zniszczone. Okej. Tak, zaraz to uruchomimy. Podlecimy tu do trupka. Jest w sumie niedaleko. Mi się wydaje, że jest niedaleko. Dobra, czyli na zewnątrz też może być... On nie zaatakuje? Nie, chyba nie. Nie, on nie jest wrogo nastawiony. Dobra. No nie, nic... A ciekawe, czy to nie jest ten, którego kiedyś braliśmy, jak byliśmy... O kurwa, możliwe. No dobra, spieprzamy stąd. Te poboczne mogą mieć też wpływ na zakończenie. Więc zobaczymy, czy ja sobie biedy tym nie napytam, że będę tak ewakuował wszystkich. Po co niszczyć statek, skoro ja połowę załogi, znaczy połowę, no jedną dziesiątą załogi i tak wyślę na ziemię, nie? Wiecie, jest taka też perspektywa na to. Ale nie będziemy chujami, nie. Wystrzał kapsuły ratunkowej za 10
Z tego oni mogą się zregenerować? Uwaga! Awaria systemu dostarczania powietrza. Proszę opuścić teren do czasu dokonania napraw przez inżyniera lub operatora. Dzięki, Morgan. To naprawdę dużo dla mnie znaczy. Pomimo Franka. Przesyłam lokalizację czegoś, co może pomóc. Nie miałam jak wyciągnąć tego ze stacji, ale może się przyda. Nagroda? Okej, próba ucieczki. Dobra, zadanie udane. Znajdź to, co Emanuela dla ciebie zostawiła. Hangar wahadłowców. Nagroda. No dobra. Dobra, chodźmy jeszcze tą nagrodę spróbujemy znaleźć. Tylko jak tutaj się dostać do tej mojej nagrody? Nie będzie takie proste, kurde. Myślałem, że jeszcze w tym odcinku ją zgarniemy, ale chyba niekoniecznie. Dobra, trudno, powiem wam. Tą nagrodę zrobimy w przyszłym odcinku, bo widzę, że to nie będzie taki spacerek. Jest tutaj sporo do roboty, no ale jeszcze się tu rozejrzymy. Także na dzisiaj to by było na tyle, także na razie.